Dobra, widzowie, teraz poważne tematy. Usiądźcie jakby wygodnie, bo może was wgnieść w fotele. Albo mnie. Najgłupsze wypowiedzi posłów 9. kadencji Sejmu. Zobaczmy, co mądrego powiedzieli ludzie, którzy rządzą nami. Jeżeli będą zakazane samochody spalinowe, to będziemy jechać, jeździć na samochodach benzynowych. Telewizja. A tu tak... Aha, da... To jest trailer. I radio publiczne dzisiaj są jedynym głównym przekaźnikiem prawdy. W Polsce żyją 2 miliardy ludzi poniżej granicy ubóstwa. Cześć, tam na pewno z milionami się pomyliła. To tak najmniej głupia z tych, co dopadły do tej pory. No, niech będzie. Biologiczny, podkreślam, biologiczny z tysiącami. Rodzi dziecko. W trakcie 9. kadencji Sejmu z ust posłów na Sejm RP padło wiele głupich wypowiedzi. Muszę jednak przyznać, że przez brak pana Ryszarda Petru w Sejmie tego typu wypowiedzi nie było aż tak dużo, jak w trakcie 8. kadencji Sejmu. Osobą, która dzielnie walczyła, by zastąpić w 9. kadencji Sejmu nasz numer 1, jeśli chodzi o gadanie głupot, była posłanka lewicy pani Anna Maria Żukowska. Ty, ale jak na nią tego, to też mi się właśnie kojarzy ona z jakichś shotów, że głupoty często gadała. Ona. Nie wiem czemu, tak. To może tak po prostu było. Wydaje mi się, że uczciwie... Jak bierzesz pastera w plecaku, dostajesz do 100 zł, ale ja dzisiaj będę trochę mniej w plecaki grał. Ale może się uda, kto wie, dwie gry mnie dzielą. Będzie rozpocząć ten odcinek właśnie od jej najgłupszych wypowiedzi. Mazowsze jest tak dużym regionem, że graniczy z Białorusią. Wydaje mi się, że Mazowsze jednak nie graniczy z Białorusią. Graniczy, biologicznie, Mazowsze... Nie, dobra, nie! Przepraszam, że w ogóle się zaśmiałem z poprzedniej, pomieszałem, nieważne. Moment taki bardzo wąski, ale owszem, zaraz za Łosicami. Redaktor Stankiewicz miał jednak rację, bo jak widać na zdjęciach satelitarnych, województwo mazowieckie nie graniczy z Białorusią. Jeśli już mówimy o granicy polsko-białoruskiej, to tak pani Anna wypowiedziała się o pomyśle budowy zapory na tej granicy. Bajuki, ludzie na zachęcają przeszkody wbrew to pozorom. Po co w takim jak razie? Są Himalaje, to ludzie też się na nie wspinają. Przepraszam, pani to porównuje tak, do wspinania się na szczyty himalajskie? Potrzeby człowieka do osiągania... Czyli ta granica między Koreą Północną a Południową, gdyby ją zlikwidować, w końcu zjednoczyłyby się Korei i byłby pokój, tak? W końcu to wszystko wina granicy i muru i wojska tam. Celów. Wychodzi więc na to, że najlepszym rozwiązaniem byłoby pozostawienie granicy polsko-białoruskiej bez żadnego nadzoru, całkowicie bezbronną. Wtedy imigranci poszliby na inną granicę, której sforsowanie byłoby prawdziwym wyzwaniem. Ale jeżeli nastolatek wynajmie się do, nie wiem, grabienia liści w ogrodzie sąsiadki albo do strzyżenia trawnika i dogada się z nią, że dostanie za to dwie dychy na przykład, pani to potępia czy popiera? Ale pani tak refleksyjnie totalnie użyła takiego sformułowania wynajmie się, naprawdę tak, to usłyszałam. Tak, bo jest to, znaczy nie widzę w tym nic złego zupełnie, jeśli mam być szczera. Wynajmie się. W ogóle, ale co jest złego w tym, pani poseł? Co jest ale złego? Wynajmie się? Naprawdę nie brzmi to pani jakoś, nie rezonuje z niewolnictwem. Tutaj rach. Nie wiem, czy się niewolnika wynajmowało. Właśnie na tym polega niewolnictwo, że nie musisz go pytać o zgodę nawet. Ja pierdziele, co się dzieje? Boże! No nie wiem, widzowie, nie wiem. A ona jest nadal w Sejmie, nie? Teraz już po wyborach. Akcja panów Mencena i Sawickiego jest najlepszym komentarzem. Podatki w Hiszpanii są wyższe niż w Niemczech. Podobno i Lewandowski lewy 50% musi 50%, zapłacić. A w pierwszym miesiącu zapłaci 24% za od 600 tysięcy, które zarobi w tym pierwszym miesiącu. A potem będzie oddawał połowę swoich zarobków hiszpańskiemu fiskusowi. A jednak zdecydował się przenieść do Hiszpanii. Bo czasami jest tak, że są państwa, które oferują lepszej jakości usługi publiczne, które mają wsparcie takie też PR-owe, gospodarcze. Także tam się chce żyć, tam się chce mieszkać, niezależnie od tego, że tam są wyższe podatki, bo to państwo po prostu lepiej funkcjonuje. W Niemczech za mało inwestowali w transport publiczny i służbę zdrowia, dlatego Lewandowski postanowił przejść do Barcelony i wyjechać do Hiszpanii, by przesiąść się ze swojego Bentleya za ponad 1 000 000 zł
na hiszpański. Nie wiem, o czym ona mówiła w tamtej wypowiedzi. Nie, w ogóle nie rozumiem tego. To było tak z dupy. I by móc leczyć swoje zęby w o wiele lepszych hiszpańskich publicznych szpitalach. Zdarzają się... Lewandowski w kolejce na NFZ. Wyobrażasz to sobie? Tylko, że w Hiszpanii, a nie w Polsce? Tak, na pewno tak jest. Takie sytuacje, że biologiczny, podkreślam, biologiczny mężczyzna rodzi dziecko. To się zdarza. Ja nie słyszałem o takiej sytuacji. Zdarzyło się kilka razy na świecie, wie pan. Jakbym pan powiedział, że będziemy o tym rozmawiać. I gdzie on to dziecko, ten biologiczny... To bardzo ciekawe, co pani mówi. Gdzie ten biologiczny mężczyzna to dziecko nosi do czasu rozwiązania? Bo to jest osoba z macicą. I dlatego mogła urodzić dziecko. Za tą wypowiedź pani Anna ma... Ja pierdzielę, jak to jest... możliwe w sumie. Nie wiem. Maria Żukowska została nawet nagrodzona pierwszym miejscem w plebiscycie biologiczna bzdura roku. To jest jej możliwe? Ona rządzi w Polsce. W sensie jest w rządzie. Nie może chyba gadać takich skrajnych głupot. Czy może? I każdy ma to w dupie. 19 stycznia 2020 roku Gazeta Wyborcza opublikowała wiadomość o śmierci sędziego Trybunału Konstytucyjnego Grzegorza Jędrejka. Pan Grzegorz był tak zwanym sędzią dublerem. Pani Anna w taki sposób skomentowała śmierć sędziego TK. To wygląda na klątwę dublera. W taki sposób na tego tweeta odpowiedział był... Ciekawe, czy pisała też o teorii ozdoby na temat Pandora Gate. Ja, hashtag grasz? Były premier, obecnie europoseł, pan Leszek Miller. Podoba się panu taki język reagowania na, no, na takie wydarzenia? Reagowanko. W przypadku tej pani, nie po raz pierwszy zresztą, milczenie nie jest złotem. Jest szansą. I żałuję, że ta szansa nie została wykorzystana. Kolejne dwie wypowiedzi należą do posłanki Lewicy, pani Magdaleny Biejat, która obecnie zasiada w Senacie i pełni nawet funkcję wicemarszałka Senatu RP. Jeżeli będą zakazane samochody spalinowe, to będziemy jeździć na samochodach benzynowych. Panie redaktorze, no, ale to co ma zrobić prawidłowo. Straż Graniczna Polska w sytuacji, w której dzieci są, marzną na granicy, nie wiem, słoweńskiej, powiedzmy, czy litewskiej. No nic, bo to nie jest, nie jest... No nic, bo nie ma takiej granicy. Coś się dzieje. Ich kompetencja. I tutaj mam podobny dylemat, jak przy wielu wypowiedziach pana Ryszarda Petru. To były zwykłe przejęzyczenia, czy jednak brak elementarnej wiedzy? Po Bałtyku pływa ogromna wyspa śmieci. Ona ma powierzchnię, którą można porównać do 5 Polski. To nie ma Bałtyka już. Morze nam spije przyło. Ja pierdzielę, ty, morze wyschło. Wytyfy, co robić? To jest po prostu jakieś plastikowe... Czekaj, i to co oni pokazują, to są ujęcia tego? Oni pokazują to i mówią, że to jest Bałtyk. Co to się dzieje? O co chodzi w obrazku do tego, co ona mówi? We szaleństwo. Z tym musimy w końcu skończyć. Powierzchnia Polski to około 322 tysiące kilometrów kwadratowych. Gdyby to, co mówi posłanka Lewicy, było prawdą, to ta wyspa śmieci miałaby powierzchnię około 1 600 000 kilometrów kwadratowych. Podczas gdy powierzchnia Bałtyku to niecałe 400 tysięcy kilometrów kwadratowych. Problem z geografią zaprezentował również poseł PSL, pan Piotr Zgorzelski. Jeszcze ona powiedziała, że pływa ta wyspa, mimo że ona zakryła cały Bałtyk i jeszcze dużo więcej. To gdzie ona pływa? A stoi w miejscu? Ja nie wiem. Który tak skomentował blokadę ukraińskiego zboża, którą wprowadził między innymi rząd polski. Teraz ten zakaz po pierwsze jest średnio skuteczny, dlatego że to zboże nadal płynie przez Litwę, Łotwę, Słowację. Jeszcze kilkadziesiąt godzin temu była otwarta, ale teraz słyszę, że także podobnie postępuje. Więc z pewnością jest to... Litwę, Łotwę z Ukrainy? Od nas także, prawda? Więc chodzi ale o... jak od nas, no to daj Boże, niech wypływa od nas to zboże, dobrze, ale jak do nas wpływa przez Litwę, Łotwę, zboże z Ukrainy? Poseł Konfederacji, pan Krzysztof
Krzysztof Bosak, podobnie jak posłanka Lewicy, miał dosyć duży problem z oceną tego, jakiej wielkości jest nie tylko sama Polska, ale również polskie województwa. Polscy politycy połamali sobie zęby na tym finansowaniu opozycji na Białorusi, bo Łukaszenka bardzo dobrze poradził sobie z utrzymaniem władzy. I polscy politycy mogliby się pewnie od niego co nieco nauczyć. Nie wszystko, bo Białoruś nie jest żadnym wzorem państwa, które powinniśmy naśladować. Natomiast jest to polityk sprytny, który chyba sprytnie radzi sobie... Powinniśmy się uczyć od nich. Jedyne, co oni potrafią, to zbierać ziemniaki, tak szczerze. Co oni lepiej robią niż reszta świata? No tylko w ziemniakach są lepsi. Nie ma co się sugerować poza tym. Na arenie międzynarodowej, nie mając wcale dużego państwa. Białoruś to jest państwo, nie wiem, wielkości średniego polskiego województwa. Problemy z geografią wśród posłów to nic w porównaniu z problemami z matematyką posłanki Malutkie. Koalicji Obywatelskiej Malutkie. Pani Aleksandry Gajewskiej. Ponad 70% Polaków sprzeciwia się Jarosławowi Kaczyńskiemu i chce jego dymisji. Z tego 95% to są młode kobiety. Przyjmując, że w Polsce mamy 38 milionów obywateli, z tego 70% to 26 milionów 600 tysięcy. Z tego 95% to jakieś 25 milionów. To oznacza, że według posłanki Gajewskiej 2/3 obywateli w Polsce stanowią młode kobiety. Problem z procentami miała również posłanka PiS, pani Mirosława Stachowiak-Różecka. Mamy bardzo dobrą sytuację, stabilny wleciał. Wzrost, 30% wzrost gospodarczy. Szanowni państwo. Jaki? Co w dupę? Mamy bardzo dobrą sytuację, stabilny wzrost, 30% wzrost gospodarczy. Szanowni państwo. Jaki? Naprawdę jest bardzo dobra sytuacja. Pani posłanko, jaki wzrost gospodarczy? 30%. 30% w skali roku, tak. Nie, no chyba pani żartuje. Damy sobie radę również 30% wzrost, to bylibyśmy rekord. Chyba zero się dodała. Proszę spojrzeć na... Później okazało się, że posłanka PiS lekko się pomyliła. Ona w ogóle... I chodziło o skumulowany wzrost PKB w latach 2016-2022, który wynosił prawie 32%. Nie w rok, a w 6. Ale jak wiemy, w Polsce żyje... Żyją 2 miliardy ludzi poniżej granicy ubóstwa. Posłanka Lewicy pomyliła miliardy z milionami. Podobnie jak minister edukacji, pan Przemysław... Ty, a poniżej granicy ubóstwa to jest jaka? Jaka jest ta granica, widzowie? Jak to wygląda? Że na przykład klopa nie masz w domu? To już jest wtedy? Czy nie? Jak to działa? Czy to chodzi o warunki mieszkania, czy o dochód na osobę w domu? Chodzi o bezdomnych? 2 miliony bezdomnych jest w Polsce? Że musi streamować na tu, ale nie, ja żyję poniżej tej granicy, ja żyję. To nie mogło o mnie chodzić. Klopa masz jak żaldo wtedy, okej. Okay. Czarnek. Rodzic to jest ten, co zraża potomstwo i czy my musimy naprawdę sobie po raz... I pan Przemysław Czarnek. Rodzic to jest ten, co zraża potomstwo. I czy my musimy naprawdę sobie po raz kolejny tłumaczyć, że zrodzić potomstwo może tylko kobieta z mężczyzną, a nie mężczyzna z mężczyzną, czy kobieta z kobietą. Przecież są tak oczywiste sprawy, znane ludziom od miliardów lat. Robert Lewandowski przeprowadził się do Hiszpanii, miliardy by jeździć lat. Tam lepszą niż w Niemczech komunikacją zbiorową. A wiecie, dlaczego teraz Polki i Polacy uciekają z Polski i wyjeżdżają do innych krajów? Mówił pan przed chwilą, że Polacy wyjeżdżają, ponieważ są podnoszone podatki. Wie pan, dlaczego teraz Polki i Polacy wyjeżdżają? Ponieważ społeczności LGBT są prześladowane, ponieważ kobiety boją się rodzić tutaj dzieci. Ale z tego przez was, ale chwileczkę. Ja po prostu próbuję pokazać absurdy i hipokryzję Konfederacji. Wypowiedź pani Joanny najlepiej podsumowuje minę. To ludzie z Polski do Niemiec i Wielkiej Brytanii jechali nie do pracy, tylko... Bo są gejami? I byli prześladowani w Polsce? Ja pierdzielę, ciężko jest. Polska niestety, ciężkie życie. Na posła Stanisława Tyszki. To, co w tej chwili mówicie, to jest atak na wolność słowa i prawa do informacji obywateli. Tak, bo ta telewizja i radio publiczne dzisiaj są jedynym głównym przekaźnikiem prawdy, która was kuje w oczy.
prawdy i tej prawdy nie jesteście w stanie znieść, dlatego mówicie, że trzeba tą telewizję zlikwidować. TVP jest tak bardzo rzetelna i obiektywna, że według posłanki Klaudii Jachiry powinny być tam puszczane programy z TVN i Polsatu. Dlaczego osobom, które często jedynym kanałem, jakim jest TVP Polonia, serwowane są tylko informacje z telewizji rządowej, czyli z wiadomości z kanału pierwszego, budzi to mój głęboki sprzeciw. Pamiętacie szarże na granicę polsko-białoruską posła Franciszka Sterczewskiego? Oto jak tłumaczył swoje zachowanie. Ja mogłem przekroczyć tę granicę, mogę przechodzić poza kordon policyjny, bo uprawnia mnie do tego moja legitymacja poselska. Nie, legitymacja poselska nie uprawnia posła do nielegalnego przekraczania granicy, czyli tak naprawdę to do łamania prawa. Trzeba oczywiście sprostować. Reparacje wojenne należą się krajom, które przegrały wojnę. My wraz. No niestety, widzowie, od jutra zrzuta na Niemcy, bo przegrali. To po ile się zrzucamy? Ile jesteś w stanie dać? Co łaska niech będzie. Co łaska i jutro wysyłamy kopertą do Niemiec. Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią, Rosją Sowiecką tą wojnę wygrałyśmy. Właśnie odwrotnie, pani poseł. Nie. Reparacje przegrały, no to tak. Ale taka jest definicja. Taka jest definicja reparacji. Reparacja wojenna to świadczenia mające zrekompensować straty poniesione podczas wojny państwom zwycięskim, obciążające państwo, które wywołało wojnę, a potem ją przegrało. Andrzej, mężczyzna, żeby popaść w alkoholizm, to musi pić nadmiernie przez 20 lat. Przeciętnie, bo to oczywiście jeden... Czyli jak pijesz 19 lat, 300 dni małpkę codziennie? A to tak, powiem ci, jest w porządku. Tylko musisz przerwać na jeden dzień i potem znowu możesz 19 lat pić i jest git. Jeden krócej, drugi dłużej, bo to zależy od cech osobniczych. Ale, a kobieta tylko dwa. Za tą wypowiedź prezes PiS Jarosław Kaczyński zdobył pierwsze miejsce w plebiscycie Biologiczna Bzdura Roku. Chociaż w tym plebiscycie powinien zdobyć nagrodę dodatkową za jeszcze jedną wypowiedź. Dlaczego będzie można kupować do użytku domowego, do ogrzewania, także węgiel brunatny, że podobno jest szkodliwy. No, ja proszę państwa, nie ukrywam, że sprawy węgla brunatnego nie zgłębiałem. No. Jego szkodliwości. Wiem, że są wielkie kopalnie i wielkie elektrownie, w tym największa w Europie elektrownia w Bełchatowie, no, że to się pali, że to dymi. Jakoś ludzie tam żyją. Tam jest nawet najbogatsza gmina w Polsce. Nic nie słychać o tym, żeby tam ludzie umierali. Chyba jednak węgiel brunatny jest szkodliwy. Na stronie rządowego programu jakoś Czyste Powietrze żyje, możemy przeczytać. W Polsce z powodu chorób wywołanych zanieczyszczonym powietrzem rocznie umiera około 45 tysięcy osób, czyli ponad 7 razy więcej niż w wyniku biernego palenia. W województwie łódzkim, w którym znajduje się elektrownia Bełchatów, no to mam średnia deda. Długość życia Polek i Polaków jest najkrótsza. Czy ma to związek z zanieczyszczeniem powietrza przez tą elektrownię? Według raportu Czarna Chmura Europy, elektrownia w Bełchatowie, opalana węglem brunatnym, przyczyniła się do 1270 przedwczesnych zgonów wskutek emisji zanieczyszczeń powietrza. A się tak gada, że Katowice i Kraków, ty. Umrę niedługo. Palenie węglem brunatnym trudno. W domowych piecach jest zabronione. Żyje się dalej. I zostało na chwilę odblokowane w sezonie grzewczym 2022-2023. Po co w ogóle ludzie ruszają filtry? Ten węgiel? Może powinni zrobić tak, jak radzi poseł PSL pan Marek Sawicki. O. Jeśli natura przez miliony lat chowała węgiel gdzieś głęboko pod ziemią, to pytanie, dlaczego człowiek uparł się, żeby tej naturze przeciwdziałać? Żeby występować wbrew niej. Ciekawe, jak dzisiaj wyglądałby świat. Co to w ogóle znaczy? Co to w ogóle znaczy? Bo to może znaczyć wszystko. To nie wiadomo nawet, co on miał na myśli. Boże. Gdyby ludzkość nie wydobywała węgla, gazu czy ropy. W taki sposób posłanka Koalicji Obywatelskiej Klaudia Jachira skomentowała dewastację żydowskiego cmentarza w Bielsku Białej.
Nawet Hitler nie niszczył cmentarzy. No, nie tworzył masowo, niestety. Nieoznakowane były. Oczywiście, że niszczył cmentarze, chociaż trzeba przyznać, że postawił też wiele nowych. Jak już jesteśmy przy temacie pewnego austriackiego akwarelisty, to przydałoby się wspomnieć o paru wypowiedziach pana Janusza Korwin-Mikkego. Kiedyś syn jest z reguły bardziej inteligentny od swojej matki, ale ona jest od niego mądrzejsza. Są dwie zupełnie różne rzeczy. Co innego jest inteligencja. A jak pan tą inteligencję liczy? Inteligencja się mierzy w IQ po prostu. Okay. No. To jest definicja inteligencji. No i pan zrobił takie badania 15-letnich synów i matek i porównał IQ, bo... No nie. Nie mam takich danych, ale chłopcy są bardzo inteligentni. Młodzi chłopcy są bardzo inteligentni. Tak. Ciekawe, które jeszcze opinie pana Janusza są oparte na tak mocnych fundamentach. My, biała rasa, przegraliśmy. Ja pierdziele, spokojnie, panie Januszu. Dobra, jak coś, to zastrzegam, że jest cytat polityka, jest demokracja, wolność słowa. No. Na tak mocnych fundamentach. My, biała rasa, przegraliśmy. Przez takich jak pan, którzy zamiast kierowania się rozsądkiem, kierują się empatią. Wezmę to na klatę. Nie bije dzieci, nie bije żony, jestem za prawami wyborczymi dla kobiet i jestem za tym, żeby pokazywać inwalidów w telewizji. Przeze mnie ta cywilizacja upadnie. Tak, dokładnie. Bardzo dobrze pan to ujął i ja to biorę na klatę. Oczywiście okay. Tak jest. Pan Krzysztof Stanowski sobie żartuje, ale gdyby bronił wartości europejskich tak... jak przywódca pewnego mocarstwa, to nie byłoby problemu. Ja jestem Europejczykiem. Ja bronię wartości europejskich. Okay. I w tej chwili z wielkich przywódców na świecie tylko jego ekscelencja Władimir Putin broni wartości europejskich. To, co jest Francuzi w Unii Europejskiej, to dokładnie odwrotnie niż w Europie. W Europie zawsze się dzieci brało klapsy, nie? Tylko w Unii Europejskiej nie może. Fundament Europy, bicie dzieci. Nie, no, na takich fundamentach można budować imperium rzymskie nowe. Nie mogło zabraknąć wypowiedzi pana Janusza Korwin-Mikkego, która według wielu jest ekscelencja, ale on zawsze tak mówił. Na każdego on tak gada. Tak słabego wyniku Konfederacji w ostatnich wyborach do Sejmu. Jest jakaś afera youtuberów i co ja o tym sądzę, więc dowiedziałem się, że taka afera jest. Ja stoję na stanowisku, bo bronię praw kobiet, że to dziewczyna i jej matka, prawda, powinny decydować o tym, czy dziewczyna jest dojrzała, czy nie. A nie jakieś grono zaślinionych staruchów w Sejmie, które się tak ślini, a ty jeszcze musisz tydzień poczekać, bo jeszcze ci nie skończyłaś 15 lat. Jest to obrzydliwe, co mówi ta kobieta. Normalny mężczyzna nie planuje se... Normalny mężczyzna rozmawia z dziewczyną, chcę ją lepiej poznać, prawda? I czasami się myli. Oze. I czasami się myli. Piękne w dupę. Ja pierdzielę. Co się dzieje? I jeszcze raz oze. Czasami się myli. Bezpieczeństwo energetyczne buduje się poprzez te źródła energii, które są nieskończone i zawsze dostępne. A takie właśnie są... wiatr, słońce, geotermia, woda. I na to musimy dzisiaj stawać. Na to, żeby na lądzie stały wiatraki i pracowały dla naszej przyszłości. Na to, żeby na domach, na dachach naszych domów, naszych bloków były panele fotowoltaiczne. Z tego co wiem, to energia ze słońca nie zawsze jest dostępna, na przykład nocą, a wiatr czasami bywa za słaby lub nawet zbyt silny dla farm wiatrowych. Ten temat jest dosyć ważny, ponieważ prąd będzie potrzebny do ładowania polskich samochodów elektrycznych i zera. Właśnie, gdzie one tak właściwie miały być produkowane? Samochodzie Izera? Polskim samochodzie Izera wspieranym przez... Trwają, tak. Gdzie, przepraszam? No w Górach Izerskich. My nikomu samochodu elektrycznego wpychać nie będziemy. No, jeżeli... Och. Figlarze, naprawdę wyborcy docenią to poczucie humoru. Jestem przekonany.
Czyli samochód jest, na pytanie gdzie, w Górach Izerskich. No nie, no nazywa się Izera, dlatego że jest, pyta pan gdzie, no dlatego że jest produkowany w Górach Izerskich. Pytam, gdzie nim można pojeździć, rozumiem, że też po Górach Izerskich. Są na razie wersje koncepcyjne, no nie wiem, no ja się pewnie znam na budowaniu samochodów tak jak pan, ale wiem, że od prototypu do działającego modelu trochę mija. Były rzecznik PiS tłumaczył się tutaj sarkazmem, no ja niestety żadnego sarkazmu tutaj nie dostrzegłem. Dzisiaj zatrzymanie tej lewackiej ideologii LGBT, gender, która wchodzi do szkół, wchodzi do przedszkoli, wchodzi w nasze umysły. Ja nawet widzę kredki jakieś... kolorowe kredki. Kolorowe kredki widzi? Są po prostu... Nie no, wszystko po prostu w tych tęczowych barwach. Niestety, dzieci, ale kredki zawsze były takie biały. To jest oczywiste. Chodzi mi kredki, tornistry dla dzieci. Każda kredka powinna być albo czarna, albo biała. Nie przeszkadzajmy. Najlepiej wszystkie białe. Zeszyty. Oprócz tego... Kredki oczywiście. Poseł Kowalski chciałby zrepolonizować Lidla, który nigdy nie był polski. Nacjonalizacja Lidla, jak byś go po polsku nazwał? Lidl. Jak go nazwać? No jest, no niedługo będzie polskie sklepy. Tak jak w Rosji zrobili z McDonaldem. Lidluch. Polska Żabka, polski Lidl, polska Biedronka, jestem za repolonizacją. To byłaby dobra informacja polskich konsumentów, a szczególnie rolników. Oczywiście nie mogło... Co to znaczy repolonizacja Lidla w ogóle? Zabierzemy po prostu te sklepy i tyle? I będą państwowe? Co to w ogóle znaczy? Szczególnie rolników. Oczywiście nie mogło zabraknąć wypowiedzi odnośnie pewnej Żabka choroby. Żabka chyba jest amerykańska. Lidl jest niemiecki, Kaufland też, Biedronka chyba z Portugalii. No generalnie żaden, nie, Dino jest, jest Dino polskie. Ten taki czerwony napis Dino. Której nazwy na YouTubie nie można wymieniać. Tutaj przedstawię wam dwie krótkie wypowiedzi. Ty, a ten sklep taki... Jak on się nazywał? Takie małe markety ma. Taka polska nazwa. Piotr i Paweł, ale nie o to chodzi. To inne. Nie Lewiatan. Nie pamiętam. Taki dziwny. Taka dziwna nazwa. Stokrotka? To chyba nie jest patrz polskie, czy jest? Polo Market? Najpierw tweet no posła lewicy Tomasza Treli, dużo który tych do nazw, dzisiaj... ale one są małe dość, te sklepiki, nie? Wisi na jego profilu. Z bestie kołem. Antyszczepionkowe powinny być lokalizowane, aresztowane i osądzane. I granie ze zdrowiem i życiem naszych rodaków jest po prostu nieludzkie. Druga wypowiedź należy spokojnie. Do posła PiS, Bolesława Piechy, która wręcz wprawiła w osłupienie redaktor Agnieszkę Gozdyrę. Co ma zrobić realnie pacjent, który usłyszy albo że nie będzie miał planowanej operacji zaćmy, albo że nie będzie miał w najbliższym czasie wszczepionych bypassów? Co on może realnie zrobić? Nic nie może zrobić, może po prostu zgodzić się na jakąś decyzję albo się upierać. Ja sądzę, że większość tych pacjentów się jest zdroworozsądkowa i każdy rozumie, jaka jest sytuacja w polskich szpitalach. To jest zalecenie. Poczeka. Poczeka. Do dzisiaj nie mogę uwierzyć, że poseł pewnie PiS to nadal powiedział, czekają. Ale jeszcze bardziej jestem zaskoczony tym, że wyborcy PiS postanowili przedłużyć mu mandat na kolejną 10. kadencję Sejmu. Nie bójmy się tych zasiłków i tych Ukraińców, kwestii, bo naprawdę będą nam budować gospodarkę. W kwestii jeszcze... Zasiłki będą budować gospodarkę. Boże. Poseł Gawkowski z Lewicy podczas wywiadu RMFFM zgodził się z bardzo kontrowersyjnymi słowami europosła Roberta Biedronia. To wywiad Roberta Biedronia dla Reutera, między innymi jego słowa o LGBT. Nie czytałem. To ja panu przeczytam. Prezydent Andrzej Duda odczłowiecza osoby LGBT. Pamiętam z podręczników, że przed II wojną światową odczłowieczani byli Żydzi. Przypomina mi to tamte czasy. Czy pana zdaniem w tej chwili wyrzuca się gejów z mieszkań, pali się książki ich na ulicach, wtrąca się gejów do obozów koncentracyjnych? Pamiętam z podręczników, że przed II wojną światową odczłowieczani byli Żydzi. Przypomina mi to tamte czasy.
No przypomina, dlatego że jak popatrzymy sobie powiem... na to, jak dzisiaj... Ja opowiem panu sytuację... Nie, pan, pan się... nie panie pośle, pan pozwoli, że... Nie, proszę się, nie gniewać. Redaktor Mazurek tak bardzo się zagotował, że postanowił zakończyć wywiad przed czasem. Moim serdecznym przyjacielem jest Szewak Weiss. Masa, pan pójdzie do Szewacha i mu powie, że geje są prześladowani tak jak... Ale Żydzi i że to wszystko prowadzi do takiej sytuacji. Bardzo panu serdecznie dziękuję za rozmowę. Kłaniam się nisko. Do widzenia. Do widzenia. Na koniec zostawię was z tekstem nowej Roty, który napisała posłanka Koalicji Obywatelskiej pani Klaudia Jachira. Najwidoczniej jej wyborcom przypadło to do gustu, ponieważ pani Klaudia dostała się do Sejmu 10 kadencji. Nie rzucimy Unii, skąd nasz ród. Praw kobiet ani mowy. Polskie my córy, polski lud, rzepichy szczep piastowy. Nie damy, by nas zgnębił wróg. Tak nam dopomóż Tusk. Oj Jezu. No, musiałem na chwilę odpocząć. Dobra, dalej. Tak nam dopomóż Lempart. Do krwi ostatniej kropli z żył bronić będziemy sądów. Aż się rozpadną w proch i w pył niesprawiedliwe wasze rządy. Twierdzą nam będzie każdy próg. Tak nam dopomóż Hołownia, tak nam dopomóż Biedroń. Nie... Ja pierdzielę. Klejnuty w Sejmie odpalili wytyfy. Zaraz puszczą tę ojbiszu piosenkę. Coś się dzieje. Nie będzie Kaczyński pluł nam w twarz, ni Czarnek dzieci nam tumanił. Unijny stanie hufiec nasz, duch będzie nam hetmanił. Pójdziem, gdy zabrzmi złoty róg. Tak nam dopomóż Kosiniak, tak nam dopomóż Trzaskowski i Tusk. Jak oceniacie Tusk dwa razy padł, najważniejszy oficjalnie. No ale to wiadomo było. Najgłupsze wypowiedzi posłów w 9 kadencji Sejmu. Bardzo mądrzy ludzie oby rządzili nami na wieczność. To moja opinia. Blank Beats Production. Husaria! Mamy znowu szansę przyjąć Europę! Husaria!